Siemanko, ekipa z celami w głowie. Czy kiedykolwiek próbowaliście sobie wyobrazić sukces tak realnie, że czuliście go, jakbyście go dotykali? Dziś zagłębimy się w sekrety wizualizacji i praktycznych sposobów na osiąganie celów. Odkryjemy, jak przekształcić marzenia w działanie i jakie narzędzia mogą nam w tym pomóc. Jeśli chcesz wiedzieć, jak uczynić swoje marzenia bardziej namacalne, to ten odcinek jest dla Ciebie. Startujemy. W części pierwszej odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego wizualizacja jest taka ważna. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie tak bardzo lubią filmy i seriale? Otóż to dlatego, że nasz mózg uwielbia wizualizację. Kiedy wyobrażamy sobie coś w głowie, jak na przykład nasz ulubiony deser czy wspaniałe wakacje, nasz mózg traktuje to już jako dosłownie prawdziwe przeżycie. Dzięki temu możemy przećwiczyć pewne sytuacje w bezpiecznych warunkach, zanim faktycznie się one zdarzą. Właśnie dlatego sportowcy, aktorzy i wielu innych ludzi korzysta z tej techniki. Więc jeśli potraficie wyobrazić sobie siebie w roli superbohatera albo mistrza świata w jedzeniu pizzy, możecie zainspirować się do działania i do przekształcenia tego w rzeczywistość. To magia mózgu w pięknej krasie. Ale jak to działa i co z tego wynika dla nas na co dzień? O tym wszystkim opowiem w następnej części, w której dzisiaj odmiennie nie zabiorę Was na trening sportowy, tylko dzisiaj będzie ćwiczenie wizualizacji. Zatem bądźcie gotowi na kolejną porcję zabawy. Do zobaczenia. Przejdźmy do ćwiczenia. No dobrze. Drodzy marzyciele, przyszedł czas, żeby trochę popracować. Wyobraźcie sobie, że wasza głowa to gigantyczne, fajerwerkowe, że tak to nazwę, kino IMAX. Teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie swój największy cel. Może to być coś, nie wiem, na przykład typu osiągnąć mistrzostwo, kurde, nie wiem, w robieniu kanapek, albo zdobyć medale, nie wiem, na olimpiadzie z jakiegoś tam sportu. Cokolwiek. Inaczej, zdobyć medale na olimpiadzie z lenistwa. O, to będzie śmieszne. Cokolwiek to jest, widzicie to. Widzicie to? Jeśli tak, to super. Teraz dodajcie detale. Jakie dźwięki słyszycie? Co czujecie pod palcami? Jakie zapachy was otaczają? A może nawet, kto podaje wam wodę po zdobyciu tego medalu? Właśnie z lenistwa. Wyobraźcie sobie również reakcję swoich bliskich, ich uśmiechy, dumę, gratulacje. Właśnie staliście się bohaterami swojego własnego filmu. Wyobraźcie sobie aplauz i fanfary na waszą część, gdy osiągacie to, o czym marzycie. Teraz trzymajcie tę wizję przez minutę. Dobrze, koniec. I jak się czujecie? Zainspirowani? Zmotywowani? Tak czy inaczej, od teraz jesteście mistrzami wizualizacji. Ale co z tym dalej robić? Zaczekajcie chwilkę, a dowiecie się w kolejnej części, jak przełożyć wizualizację na konkretne działanie. Część druga, jak przełożyć wizualizację na działanie. Dobra, więc wyobrażaliście sobie, jak stajecie się królami lenistwa, czy mistrzami w robieniu kanapek. Świetnie. Ale jak przekształcić tę wizję w coś realnego? Jak sprawić, by te kanapki faktycznie były najlepsze w okolicy? Po pierwsze, primo, najpierw musisz uwierzyć w swoją wizję, bo jeśli nie wierzysz ty, że stać cię na stworzenie najlepszej kanapki, to kto ma uwierzyć? Twój pies? Może, ale tylko jeśli dajesz mu kawałek. Wiara w siebie to podstawa, na której budujemy wszystko. Często jesteśmy swoimi największymi krytykami, ale pamiętajcie, że każdy mistrz zaczyna od bycia początkującym. Więc zanim zaczniesz zniechęcać się, przypomnij sobie o tym gigantycznym kinie IMAX w swojej głowie i pokaż tam seans pełen sukcesów. Następnie stawiaj sobie małe kroki w kierunku do swojego celu. Rozbij ten cel po prostu na mniejsze kroki. Zamiast chcieć od razu, nie wiem, zrobić najlepszą kanapkę, zacznij od tego, żeby po prostu zrobić dobrą kanapkę albo dobrze pokroić pomidora. Możesz zacząć od znalezienia przepisu albo poproszenia babci o sekretne składniki. Małe kroki to klucz. W końcu nie buduje się wieżowca w jeden dzień. Zastanów się, jakie małe działania możesz podjąć dziś, aby zbliżyć się do swojego celu. Każdy krok, nawet najmniejszy, ma znaczenie. No i jako ostatnie, nie zapomnij o wsparciu. Znajdź ludzi, którzy wierzą w twoje marzenia. Nawet jeśli to tylko twoja kuzynka, która uwielbia wszystko, co zrobisz. Wspierające osoby potrafią podnieść na duchu w trudnych chwilach i świętować z nami nasze sukcesy. Wyobraźcie sobie drużynę kibiców, która zawsze jest po waszej stronie. Bo przecież w drużynie siła, a sukcesy świętuje się raźniej. Ale zastanawiasz się pewnie, jakie są konkretne narzędzia, które
mogą Ci pomóc w tym wszystkim. No cóż, zostańcie z nami, a w kolejnej części dowiecie się więcej w tym temacie, bo będzie temat, jakie narzędzia mogą nam pomóc właśnie w tym temacie. I pamiętajcie, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego małego kroku, albo kęsa kanapki. Dotarliśmy już do ostatniej części, trzeciej, w której odpowiemy sobie na pytanie, jakie narzędzia mogą nam w tym pomóc, bo teoretycznie możemy sobie rozgryzać każdy problem, ale ważne są też jakieś narzędzia, które nam w tym pomogą. No dobra, więc wiecie już, że po pierwsze, trzeba uwierzyć, że nasze sny mogą się spełnić i działać małymi krokami, ale przydałoby się też mieć jakieś narzędzia do tego, prawda? No właśnie, mam dla Was kilka, nie nazwę tego fajerwerków, ale kilka takich przydatnych tipów. W pierwszej kolejności wymienię planer. Staromodny planer. Nie musi to być wielki kalendarz ze zdjęciem kota na każdej stronie, chociaż czemu nie? Wystarczy coś, gdzie możecie zapisywać swoje postępy i zadania na każdy dzień. Zorganizujcie swoje myśli, podzielcie się z nimi z kimś bliskim, a gwarantuję, że poczujecie się po prostu bardziej zmotywowani. A przecież zorganizowany umysł to połowa sukcesu. Po drugie, primo, żyjemy w XXI wieku. Jest mnóstwo aplikacji do zarządzania czasem. Chcecie być pro? Świat technologii wychodzi naprawdę Wam naprzeciw z mnóstwem tych aplikacji, które mogą pomóc zorganizować dzień. Szybko, sprawnie i z powiadomieniami, które przypominają o każdym małym kroku. A niektóre z nich mają nawet takie funkcje, jak dzielenie się postępami z przyjaciółmi, czy śledzenie naszej wydajności w czasie. Trzecie primo, wizualna tablica marzeń. Trochę jak tapeta na telefonie z ulubionym aktorem, tyle że pełna Waszych marzeń i celów. Gdy zobaczycie ją każdego dnia, będziecie bardziej zmotywowani, by działać. A co jeśli dorzucicie do niej inspirujące cytaty lub zdjęcia miejsc, które chcecie odwiedzić? To jeszcze bardziej podkręci Waszą motywację. Czwarte primo. Dobre, stare karteczki. Kto powiedział, że małe karteczki nie mają już mocy? Zapisujcie na nich małe cele i przyklejajcie wszędzie. Na lodówce, przy łóżku, na monitorze, przy komputerze. Można też dodać na nich krótkie przemyślenia czy motywacyjne hasła, a jeśli spełnicie cel, nic tak nie cieszy jak zdzieranie karteczek z triumfalnym uczuciem. Z takim wyposażeniem jesteście niemal nie do zatrzymania, ale zanim zaczniecie korzystać z tych narzędzi na pełnych obrotach, mam jeszcze kilka słów do powiedzenia. Chcecie poznać moje finalne myśli na ten temat, więc bądźcie czujni, bo zaraz przechodzimy do naszej ostatniej części zakończenia. Lampa zgasła, świadczy to o tym, że właśnie zbliżamy się ku końcowi. Zakończenie. Wiecie, co jest najfajniejsze w tym całym wizualnym zamieszaniu? To jak myślimy o sobie. No bo serio, jeśli myślisz o sobie jako, nie wiem, gwiaździe rocka, to pewnie za chwilę zaczniesz śpiewać na pełnej ludzi ulicy. Takie myśli mają moc przekształcania naszej codzienności. Ale hej, nie zapominajmy o jednej ważnej rzeczy. Trzymając się wyłącznie w strefie komfortu, nasze życie może być równie płaskie jak naleśnik. A kto z Was chciałby być naleśnikiem? No właśnie. Więc zamiast karmić się czarnymi scenariuszami, zacznijmy kręcić filmy pełne sukcesów w naszych głowach. W końcu to my jesteśmy reżyserami własnego życia. I pamiętajcie, że wszystko zaczyna się od Waszego nastawienia, więc czemu by nie wziąć tej wizualizacyjnej magii i zacząć tworzyć coś niesamowitego? Więc niech Wasza wizualizacja, Wasze marzenia będą Waszym przewodnikiem. Niech prowadzą Was przez życie pełne przeszkód, ale też pełne niesamowitych możliwości. A jeśli kiedykolwiek poczujecie się zagubieni, zniechęceni, wróćcie do tego, co robiliśmy tutaj, do wizualizacji, do narzędzi, które Wam przedstawiłem i przede wszystkim pamiętajcie, że zawsze jesteście panami swojego losu. Na koniec chcę Wam zostawić jedno proste przesłanie. Nigdy nie przestawajcie marzyć. Marzenia są tym, co nas napędza, są naszym kompasem, naszym przewodnikiem. I pamiętajcie, że każde marzenie, niezależnie od tego, jak wielkie czy małe jest, zasługuje na to, aby stać się rzeczywistością. No i teraz, biorąc oddech po tym intensywnym tygodniu, chciałbym Was zaprosić do kolejnego etapu naszej przygody. Kończymy ten tydzień, ale nie martwcie się, kolejny już za rogiem. Tak, kolejny tydzień będzie miał nadrzędny temat: odkrywanie marzeń przez humor i zabawę. Wrócimy do czasów naszego dzieciństwa,
do tych beztroskich chwil, kiedy byliśmy pełni marzeń i pozbawieni strachu? Czy jesteście gotowi na podróż, można powiedzieć, w czasie i powrót do myślenia dziecka? Mam nadzieję, że tak, bo zaczynamy już w poniedziałek. Do zobaczenia, kochani! Aha, jeszcze tylko jedna rzecz, żebym nie zapomniał. Jeśli podoba wam się to, co robimy, jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, pozostawienia łapki w górę, jeśli się nie podobało, to w dół i napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Serdecznie pozdrawiam, do następnego odcinka. Cześć! Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie tak bardzo lubią filmy i seriale? No dobra, prócz popcornu i fajne nic tak nie cieszy jak zdzieranie karteczek z triumfami. La la la, jeszcze raz, to do skasowania.